autorów Małgorzaty Bieleckiej, wystawa prac w tej sali. Pani profesor Bielecka jest związana z naszą uczelnią, obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego, właściwie od początku, od czasu ukończenia studiów na Wydziale Artystycznym w Lublinie. Zresztą tam też studiował pan Rachow, także mamy tutaj absolwentów uczelni lubelskiej. Tak się wspaniale złożyło. I twórczość pani profesor Bieleckiej państwo znacie z licznych wystaw indywidualnych, ale i też udziału w wystawach zbiorowych, naszych konkursowych, gdzie była wielokrotnie nagradzana. Jeśli idea martwe natur jako osobnego gatunku sięga XVI, ze szczególnie XVII wieku i teren Flandry, obecnej Holandii, to tam przedmiot był bohaterem malarstwa, ale przedmiot, który miał swoją historię, który miał swoje ślady życia. I jeżeli były to buty, wracając na tę wystawę, to były buty takie, które były noszone nie latami, ale nie razy dziesięcioleciami i właściciel odcisnął swój charakter nie tylko biorąc istotę, ale i sposobu funkcjonowania przemieszczania. Tutaj mamy ideę właściwie też butów, ale mamy tutaj parę butów i mamy buty prawie wszystkie damskie. I mamy buty, które tam jeszcze są pewnej idei buta. A więc buty takie, które są bardziej znane dzisiaj z reklam, a jeżeli już nie z reklam, to z mody, z salonów mody. Pewne buty idealne, piękne, modne, no może nie zawsze wygodne. Ale to przecież moda nie idzie w kierunku rozwiązań praktycznych, pewnej ergonomii przedmiotu, ale pewnej estetyce, pewnego piękna ponadczasowego, które kończy się bardzo szybko, tak jak krótkie żywoły mody. Ale myślę, że w kontekście dzisiejszych rozwiązań i niezwykłym mówić o sztuce aktualnej, o takim damskim pierwiastku, które nawet traktowane jest jak cały nurt sztuki feministycznej. Myślę, że przedmiot tychże obrazów dotyka właśnie tej kwestii, albowiem są to buty damskie. Dotyka również pewną ideą kolorystyki, pewną ideą takiego przedmiotu, właśnie, gdzie to historyczne znoszenie, zdeptanie nie jest tutaj szczególnie widoczne, chociaż częściowo daje się zauważyć. Są to buty bardziej idealne, bardziej odnoszące się do spraw idei i przedmiotu, ale i idei sztuki. Dlatego, że mamy dalsze do powiedzenia tychże płócień bez przedmiotu, ale mamy też i do powiedzenia poprzez tę relacyjność owych mieszkańców butów, owych stóp, tych fragmentów ludzkiego wędrowania, które gdzieś tam przed jakimś białym prześcieradłem nagle zostało zatrzymane. I myślę, że jest to szczególna wystawa dla w dorobku pani profesor, szczególna dlatego, że inna i szczególna dlatego, że bardziej wpisuje się w te różne współczesne dywagacje czy też spory o tym, czy sztuka powinna bazować na estetyce, czy sztuka powinna bazować na materii malarskiej. Proszę państwa, pary TTT to projekt artystyczny. Ja celowo podkreślam, że jest to projekt artystyczny, dlatego żeby jednak zróżnicować wystawę malarstwa a projekt. Wystawa jest bardziej luźna, bardziej spontaniczna. Wystawa nie ma tak dokładnych treści sprecyzowanych jak właśnie projekt.
Jeżeli zabieramy obraz i wystawy 1 czy 2, to wystawa istnieje w dalszym ciągu, jest tylko mniejsza. Jeżeli zabieramy obraz, to ten obraz żyje własnym życiem sam. Natomiast jeżeli chodzi o projekt, szczególnie tutaj ten mój projekt, na nim się skupia. Jeżeli wyłączymy jedną parę butów, o których tak bardzo chwieciście mówił pan dyrektor, wówczas ten element wyłączony nie ma najmniejszego sensu. Nikt nie powiesi sobie butów na ścianie, bo to nie jest obraz, to jest po prostu element jakiejś większej całości. Stąd też wystawa jest tak skonstruowana, że po jednej stronie są buty żeńskie, które reprezentują świat kobiecy, po drugiej męskie, które reprezentują mężczyzn. Dwa odrębne światy, które spotykają się gdzieś tutaj w tej części centralnej. Gdzieś za zasłoną, może przy stole, może na prześcieradle. Chciałam się odnieść tutaj do wypowiedzi pana dyrektora, bo tak naprawdę temat obuwniczy tu jest tylko pretekstem do przedstawienia pewnych idei. To, co było powiedziane przez pana dyrektora, że mieszkańcy butów, tak, bo to chodzi właśnie o mieszkańców butów, o kobietę i o mężczyznę, o te pary zawarte w tytule, o to tete-a-tete, co się między nimi zdarza, ale również o bardzo modnych współcześnie w mediach pary, równość czy inność, czy równość zasad. Celem projektu jest sprowokowanie dyskusji właśnie wobec tych trzech pojęć. Dyskusji, która nie będzie dyskusją o butach, ale o inności kobiet i mężczyzn. Chciałam jeszcze wytłumaczyć tutaj tą lewą stronę, niebieską, błękitną, męską. Na pewno Państwo jesteście ciekawi, dlaczego jest tylko jedna para butów, a reszta ekranów jest pusty. Nie wynika to z lenistwa autorki, aczkolwiek muszę przyznać, że chyba trzeba byłoby wystawę przesunąć, bo to wszystko w ostatniej chwili się działo. Wynika to po prostu z konkretnego przesłania, o ile nam kobietom potrzeba znacznie więcej tutaj z tych właśnie dodatków. Bardzo często są to buty. O tyle mężczyźnie nie. To jest początek dyskusji o inności. To, co widzimy. Widzimy różnice zewnętrzne, dopiero kiedy przechodzimy do różnic głębszych, osobowościowych i przypisanych konkretnym ludziom. To tyle na temat wystawy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do dyskusji. Bardzo chętnie odpowiem na pytania. Bardzo chętnie będę z Państwem rozmawiać. Chciałam jeszcze podziękować bardzo serdecznie, bardzo bardzo dziękuję dyrektorze za zaproszenie i za cierpliwość. I również dziękuję Pani kurator Stanisławie Zacharku. Dziękuję.